O. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Jestem na jeziorku. Jest masa samochodów, po prostu namioty, więc... Ale że jest po szóstej, to się nie wynurzyli jeszcze. Więc idę poszperać, nie? Zobaczymy, co tutaj jeszcze da się wyciągnąć. Czy coś w ogóle się da, także na razie. Czasy minęły, już to wspomnienie tylko zostało. Bardzo fajnie było, super było. Niestety, następne dopiero za rok. O, także kurczę, lecimy o wczesnej porze nad jezioro. Kurczę, słuchajcie, tam normalnie mrowie wędkarzy jest, kurczę, na brzegu. Nie spodziewałem się, że o tej porze aż tylu będzie. Ale samochodów tam w środku, tak w lesie jest kilka namioty. Myślałem, że śpią. Nie śpią. Więc zmieniłem miejsce, kurczę, na takie w ogóle dzikie. Byłem tu też, nie, ale tam Gold wpadł. 3-3-3 taki wcześniej kiedyś. A tutaj pierwsza moneta jest. Słuchajcie, zajechane chyba 20 groszy. Chyba na pewno. Także mamy pierwszą monetę. I lecę dalej. Oj. Śmierdzi woda w ogóle. Śmieć. Wydaje się, że ktoś po lesie chodzi. Ale w tym, patrzcie, śmietniku trafił się nowotko, oczywiście, nie? Gdzieżby tam benzyn z nowotki, kurczę. Nad jeziorkiem były wykopki. Jeszcze 2 złote z PRL-u brakuje. O, jest nowotko, elegancki. Jest fajny PRL-ek. No. Nie, dziwne. O! Widzieliście, jak rybka skakała? A kurczę, drapieżnik tu. Tuka. Ogólnie jest śmietnik, ogólnie jest pełno kamieni magnetycznych. Kurde, jak te rybki skaczą tu. Także lecimy. Pięć groszy. Trafiło się. No i lecimy dalej. Cóż my tu mamy? 50 groszy z PRL-u na takiej skarpie. Można by powiedzieć, że tu nic nie wyjdzie, nie?
Ale jest, kurczę. Dobra. Strasznie, kurczę, mi popsuli wędkarze plan dzisiaj, na dzisiaj. Nie wiem, jak to, co tu wyjdzie w ogóle. Czy to film z tego będzie. Tam jest jakiś szałas robiony. Nie wiem, co to jest w ogóle. Ale worek na śmieci wisi. Dobra, lecę dalej. No i tu jest znalezisko, którego się nie spodziewałem. Słuchajcie, zobaczcie. Znaczy, zobaczycie na zdjęciu. Mam ładny guziczek arsenowy, kurczę. Bardzo ładnie zachowany. Nawet szczątki łóżka się zachowały. Kurde, no tego to się nie spodziewałem tutaj. Naprawdę. Kurde. Także jest na razie fan dnia. Jeszcze tam po grusiaku jakieś wpadło, nie powiem. Grosze, no kurde, po 10 groszy, 5 groszy. I to na tych kamieniach, patrzcie się, o. Strasznie ciężki teren, kurczę, ale jakoś nawet da rady kopać, bo to jest takie luźne wszystko. Także lecę dalej, kurczę. Dobra, widzę kolejną monetę. Co tym razem? Co to, kurczę, jest? No tak, słuchajcie, 2 złote z PRL-u. Więc już dzień zaliczony, chyba 2 złote. Tak, na pewno 2 złote z PRL-u. Jakieś ołowie wychodzą. W ogóle patrzcie się, kurde. Moje ulubione letnie obuwie. Także z PRL-ami mam zaliczone. Coś tu zaczyna wychodzić. Może nawet będzie, kurczę, dobrze. Bo zrobiłem tylko taki mały kawałek i już jakiś tam badziewie jest. Mam małą cewkę. Rewelacja na ten teren, powiem wam. Trochę zjechałem tu z dyskryminacją, z gejnem. Czułość tak jak jest. Przepraszam. Balans gruntu. Taki neutralny. A czułość prawie, kurczę, troszeczkę poniżej tej fabrycznej, także i jedzie dobrze Vista. Także jadę dalej. Coś piszczało pod kamieniem. Blaszka jest stara jakaś. Pierwsze akcesorium wędkarskie. W ogóle to mam nową kartę za te pieniądze z nadmorza. Plus tam dołożyłem sobie za 90 zł jakąś lepszą kartę. Kupiłem do kamery. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. Nieważne. Ważne, że tamta to nawet nie była tej klasy minimalnej, kurczę, żeby filmy. W ogóle facet się dziwił, że mi nie przycinało filmów. Na tamtej karcie, którą miałem, 16 taką. Tu mam teraz 64. No i tam lepsze wszystkie te. Nie znam się, kurczę, ale... Prędkość zapisu 160, odczytu tam chyba, nie wiem, 90? 60? Zapomniałem. Ale dobra, nieważne, lecę dalej. Taki jakiś na wierzchu diabąg wędkarski. Gumka, ale jakaś taka już zmurszała, ale z ołowiem takim konkretnym jest. Więc bierzemy. Ostatnia szansa na jakiś... Fajne znalezisko padła, bo tam jakieś chłopaki się rozbili, tam gdzie ten pierścień ze smokiem wyskoczył. Zostawiłem sobie to na deser, ale jednak się okazuje, że dzisiaj nic z tego nie będzie. Także chyba pierwszy wypad bez srebera na jezioro. Zaraz po wczasach, szkoda. Ale jeszcze szansa tutaj jest, także nigdy nie tracę nadziei i lecę dalej. Kolejna moneta. O, tym razem 50 groszy. Sprawdzimy miejsce. Przypadek po prostu się stoczyła. Kurde, już chciałem powiedzieć, słuchajcie, dalej się nie da iść. Bo się nie da. Widzicie, jaki teren skały.
Ale mówię, kurde, jeszcze sygnał jakiś jest, kopnę, czemu nie? I co mamy? Mamy 10 zł. To brzydkie z PRL-u. Tak. Czyli kolejna moneta, jakby nie było, nie? No i dobra, słuchajcie. Tak sobie pomyślałem, czy ktoś z was jest w stanie z takiej trawy wyciągnąć kamienia, jak tam będzie. Tam jest fajna plaża, ale trzeba było się dogadać z kimś. Niestety, ja mam takie warunki. Skalne. Dobra, lecę dalej. A właściwie wracam dalej. Całkiem kurczę niedawno zgubiona ta guma, bo hak jeszcze kurczę jest, znowu kurczę, kurde, to trzeba się zastanawiać, na czym człowiek mówi, co człowiek mówi, bo powtarzam te same słowa, no i później takie kurczaki muszę wam pokazywać. Także mamy gumkę, o, nie wiem gdzie to dać, bo ma hak ostry. Tam chłopaki jakieś siedzą, może im dam, kurde. Młodzież jakaś jest. Dobra. No i tak to wygląda. Pięknie. Niestety, kurczę, sreberka nie ma. O! Co tym razem? O, jest korona, kurczę. Znowu to kurczę, co jest grane? I jest 50 zł. Czyli to już nie jest PRL, skoro korona jest. 900, któryś tam nie widzę. 1900. 90, słuchajcie. Ta. Są monety, są jakieś tam gówna inne. No i jeszcze pochodzę, zobaczymy. Na wierzchu pierwsza biżuteria. Może nie, to nie jest srebero na pewno. Miedziany kolczyk chyba. Taki z wzorem jakimś. Z przetrzemy. Nie jest to srebero na pewno. Kolejna blacha stara. Dobra, słuchajcie, ja się zwijam, bo tu już ruch się zaczął na dobre. Kajakarze, łabędzie, wędkarze, tam jest masa ich. Kurczę, nie pamiętam, żeby tylu na raz tutaj było, ale dobra. Podsumowanie zrobimy teraz takie, że... Czekajcie, bo jeszcze śmieci przecież mam. W PRL-e wyszła jedna biżuteria, nie? Nie srebrna. Monety współczesne, parę dziesiąt groszy. Fanty wędkarskie, ołów, fant dnia, to jest ten, na pewno ten guzik arsenowy. Niestety pierwszy wypad, on nie pamiętam kiedy, gdzie nie będzie sreberka. No ale tak jak mówiłem, to podyktowane jest tym, że ja nie poszedłem tam, gdzie chciałem. O, wszędzie są rozstawieni wędkarze, nie będę między nimi chodził. Nawet tutaj za tą górką, gdzie ten pierścień wyskoczył, też chłopaki jakieś siedzą. Miałem nadzieję, że pójdą może gdzieś indziej, ale niestety. No ale trudno, musi być ten pierwszy raz w końcu, nie? Ale w sumie to zobaczcie, no pokopane było, nie ma co gadać, nie? Śmieci wam nie będę wysypywał, bo mi się nie chce ich później zbierać. Widzicie tam w środku, co jest. Sam kwiat, kurczę, gówna całego z jeziora.
czyli kapsle, zrywki, druty, polmosy, nie wiadomo. Także słuchajcie, no pozdrawiam wszystkich oczywiście na koniec, wszystkich moich subskrybentów, wszystkich kurcze, o znowu kurcze, skoczy wam kurczak teraz żółty, którzy komentują, nie muszę mówić kto, bo wiecie kto, nie będę wymieniał po kolei, także co tu dużo gadać, słuchajcie, do następnego filmu, nie? Cześć.